Serdecznie witam cię, drogi słuchaczu, i cieszę się, że znowu się spotykamy. Spotkaliśmy się by razem czytać kolejne teksty z prorostwa Apokalipsy i zastanawiać się nad ich znaczeniem: znaczeniem dla świata, w którym żyjemy, dla kościoła chrześcijańskiego, dla kościoła Bożego jako takiego, w tym chrześcijaństwie. A nade wszystko indywidualnie dla każdego i dla każdej z nas. Rozpocznijmy je od modlitwy. Drogi Panie i Boże nasz, chcę Ci podziękować za ten przywilej, że dzisiaj znowu możemy otworzyć ten święty tekst Twojego słowa. Dziękuję za to, że Duch Twój Święty, który inspirował Jana tam na wyspie Patmos dwa tysiące lat temu. Będzie pomagał nam również w zrozumieniu tego, co będziemy czytać. Ty przez wszystkie dotychczasowe spotkania byłeś z nami. Wierzę, że nas dzisiaj nie pozostawisz samych. Dzisiaj, kiedy odczuwam małe niedyspozycje głosowe, wierzę, że to nie przeszkodzi słuchaczowi w słuchaniu i w naszym spotkaniu jako takim. W imieniu Jezusa Chrystusa chcę Ci podziękować za wszystko i prosić, bądź z nami według naszych potrzeb i Twego wielkiego miłosierdzia. Amen. Dzisiaj studiować będziemy kolejnych pięć tekstów zapisanych w Apokalipsie od rozdziału dziesiątego i wiersza ósmego do drugiego tekstu w jedenastym rozdziale. Nasze spotkanie zatytułowałem "Zwój i świątynia". Może wydawać się trochę dziwne, że zajmujemy się trzema ostatnimi tekstami z rozdziału dziesiątego i dwoma pierwszymi z rozdziału jedenastego. Dlaczego tak się dzieje? Normalnie, można by powiedzieć, należałoby przestudiować dziesiąty rozdział, zakończyć spotkanie i... Później rozpocząć od studium kolejnego rozdziału. Proponuję, byśmy na samym początku wobec tego przypomnieli sobie pewną ważną kwestię dotyczącą redakcji treści Biblii redakcji w zakresie numeracji jej rozdziałów i tekstów. Na ogół sprawa ta już jest znana w większości osób, ale nawet w tym przypadku warto ją sobie od czasu do czasu przypomnieć, odświeżyć. Ten podział na rozdziały i teksty jest bardzo przydatny, jak wiemy, podczas korzystania z Biblii. Ale ta pomoc została wprowadzona stosunkowo niedawno i pomaga nam w łatwym poruszaniu się po Piśmie Świętym. Przypomnijmy sobie to, kto i kiedy zaproponował tę numerację. Podział na rozdziały. Zaistniał w XIII wieku i został dokonany równocześnie przez arcybiskupa Canterbury Steva Langtona oraz kardynała hiszpańskiego Igoa Santa Caro. Z pierwszym podziałem na wiersze spotykamy się w roku 1551, kiedy to Robert Stefanus w Paryżu wydał grecko-łaciński Nowy Testament. Ten podział daje nam wiele korzyści, chociaż może przysporzyć w niektórych przypadkach trochę kłopotów. Mówiliśmy już o tym, że podział pomaga nam w łatwym dostępie do każdego miejsca w tekście. Wystarczy podać nazwę księgi, rozdział i odpowiedni wiersz, i wszyscy wiemy, gdzie i co czytamy. Utrudnienie następuje wtedy, gdy przekazy, opisy, akcje, narracje, myśli albo sceny są od siebie rozdzielone w takim sensie, że gubimy kontekst całej wypowiedzi. Przykładem może być właśnie ten tekst, po który dzisiaj sięgamy. Sięgnijmy więc do tego tekstu. I przeczytajmy go w całości. A głos, który usłyszałem z nieba, znowu się do mnie tak odezwał: Idź, weź księgę otwartą, którą ma w ręku anioł, stojący na morzu i na lądzie. Poszedłem tedy do anioła i powiedziałem mu, by mi dał książeczkę. A on rzecze do mnie: weź i zjedz ją. Gorzkością napełni żołądek twój. Lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód. Wziąłem więc książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w ustach moich jak słodki miód, a gdy zjadłem ją, żołądek mój pełen był gorzkości. I powiedziano mi, musisz znowu prorokować o wielu ludach, i narodach i językach i o królach. I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano, Wstań, zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, którzy się w niej modlą. Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące. Jeżeli chodzi o starotestamentowe tło dla tej wizji, bo zazwyczaj Zauważyliśmy, że cokolwiek w Apokalipsie się znajduje, to jest w tym albo nawiązanie, albo jakaś iluzja, albo podobieństwo cokolwiek do wydarzeń szerzej opisanych i wcześniej opisanych już w Starym Testamencie. Pamiętamy, że Ezechiel miał bardzo podobną wizję w okolicznościach towarzyszących. Powołaniu go na proroka. Przeczytajmy ten opis z drugiego i trzeciego rozdziału Jego księgi. Ty zaś, synu człowieczy, słuchaj, co ja mówię do Ciebie: Nie bądź przekorny, jak dom przekory. Otwórz swoje usta i zjedz, co Ci podaję. A gdy spojrzałem, oto ręka była wyciągnięta do mnie, a w niej zwój księgi i rozwinął go przede mną. A był zapisany z jednej i z drugiej strony. Były zaś na nim wypisane skargi, jęki i biadania, i rzekł do mnie: Synu Człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą zjedz ten zwój i idź, a mów do domu izraelskiego. A gdy otworzyłem usta, dał mi ten zwój do zjedzenia. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, nakarm swoje ciało, napełnij swoje wnętrzności tym zwojem, który ci daje. Wtedy zjadłem go, a On był w moich ustach słodki, jak miód. Zwróćmy uwagę, drodzy, że tutaj taka sama scena, z jaką spotykamy się w apokalipsie, również. W podziale tekstowym znajduje się w rozłożeniu na końcówkę drugiego rozdziału i początek trzeciego rozdziału w księdze Ezechiela. Porównajmy te teksty. Obaj prorocy spotykają się z Bogiem, słyszą głosy istot niebiańskich, widzą jakąś książeczkę, wtedy jeszcze w postaci zwoju to było, i otrzymują polecenie przyjęcia jej i spożycia. Zalecono im też zwiastowanie tego Bożego przesłania innym. Ezechiel zostaje wysłany z poselstwem do zbuntowanego, grzesznego ludu Bożego w tamtym czasie. Jan otrzymuje polecenie ponownego prorokowania przed narodami, królami i ludźmi, mieszkańcami tej ziemi. Co to wszystko znaczy, o co w tym wszystkim chodzi. Otwarta książeczka, polecenie zjedzenia jej, wrażenie pierwsze wrażenie późniejsze, nakaz ponownego prorokowania, po uwzględnieniu okoliczności, w jakich znajdował się, a także tego kim była postoł Jan, będziemy mogli lepiej zrozumieć przesłanie tej księgi. Proroctwo to bowiem nie odnosiło się tylko do doświadczenia apostoła Jana, ale także do doświadczeń ludu Bożego. Jesteśmy w Apokalipsie, w księdze proroczej, księdze pełnej symboliki, która ma się rozwinąć i wypełnić w historii. Będą to doświadczenia ludu Bożego, który żyje na tej ziemi w każdym czasie, ale szczególnie. W tym tekście mowa jest o tych, którzy żyją w czasie końca. Aby to dobrze zrozumieć, trzeba nam spojrzeć na cały obraz i rozważyć znaczenie tej wizji na dwóch przynajmniej płaszczyznach. Z jednej strony dotyczą bolesnych doświadczeń i rozgoryczenia wyrastającego z oczekiwania przez kogoś określonego działania. Boga, ten ktoś ma jakieś od Boga oczekiwanie, i być może nie może doczekać się tego, czego się spodziewał. Przyczyny zawodów i rozczarowań w oczekiwaniu na działanie Boga, w, w, o których mówią te teksty, ma jak gdyby podwójne znaczenie. Wypełnia się dwukrotnie przede wszystkim jak zauważymy gorycz pojawiała się już w czasach apostolskich wynikała ona z nadziei na szybki powrót Jezusa następnie spotykamy się tutaj z rozczarowaniem które dotknęło chrześcijan w związku z wypełnieniem się w Daniela zwiastujących czas końca o czym mówiliśmy na poprzednim Naszym spotkaniu. Jak dochodziło do tych nadziei, pojęć, zrozumień tekstów biblijnych, często nadziei i rozumienia niewłaściwego? Jak dochodziło do tych niepotrzebnych rozczarowań i odczuwania subiektywnej, a Bogu przypisywanej zwłoki w kwestii wypełniania obietnic, które tam ktoś dostrzegł wcześniej w taki czy inny sposób. Czy Jan też był dotknięty tego typu rozgoryczeniami? Zapewne tak. Na przykład na bazie zapowiedzi Jezusa z Ewangelii Mateusza, 24, rozdział wiersz 15. Kto czyta proroka Daniela, niech uważa. Jezus wypowiedział te słowa w związku z mającym nastąpić zburzeniem Jerozolimy i świątyni. Wówczas wszyscy uczniowie wnioskowali, że gdy wypełnią się zapowiedzi wymienionego tu z imienia proroka Daniela, wtedy nastanie koniec, koniec wszystkiego. Zwróć uwagę, na pytania, jakie zadali Jezusowi w Ewangelii Mateusza w rozdziale również 24 i wierszu 3. Powiedz nam, a wtedy Chrystus mówił im o zburzeniu właśnie świątyni, powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. W odpowiedzi Jezus również te dwa wydarzenia, zburzenie świątyni, Jerozolimy i koniec świata, przepludł z sobą. Ze strony uczniów te dwa pytania były połączone w jedno. Jezus odpowiedział im podobnie, łącząc te fakty. Gdy Jan był na wyspie Patmos, od zburzenia miasta i świątyni minęło już ponad 20 lat. Zapewne zadawał sobie pytania, dlaczego świat jeszcze istnieje. Historia się nie kończy. Dlaczego trwa? Dlaczego, skąd ta zwłoka? Powód był jeden. Uczniowie, wtedy, gdy zadawali to pytanie, nie byli gotowi do usłyszenia tego, co Jezus im mówił i co chciał im powiedzieć. Byli zbyt podekscytowani własnym myśleniem, własnymi pojęciami. Ich pytanie świadczyło, że Wystarczyłoby im, aby dowiedzieć się, kiedy się to stanie. W ich pojęciu nie musieli nawet szukać odpowiedzi na pytanie, co się stanie, co się wydarzy. Uczniowie wiedzieli, co się wydarzy. Stanie się tak, że gdy świątynia i miasto zostaną zburzone, przestaną istnieć, wtedy będzie w ogóle globalny koniec. Kropka. A tak się nie stało. Wszystkie tamte nadzieje nie spełniły się według ludzkich oczekiwań. Świat nadal istniał i świat nadal potrzebował Słowa Bożego, Ewangelii. Podobnie było podczas XIX wiecznego przebudzenia religijnego, o którym też mówiliśmy na poprzednim spotkaniu. A teraz sięgnijmy już do tych tekstów Apokalipsy ponownie. I dokładnie tekst po tekście będziemy chcieli przeanalizować. Czytamy z Apokalipsy z dziesiątego rozdziału wiersz ósmy. A głos, który usłyszałem z nieba, znowu się do mnie tak odezwał: „Idź, weź księgę otwartą, którą ma anioł stojący na morzu i na lądzie”. Jan słyszy głos z nieba. To nie jest ten głos. Owego anioła, który ma małą książeczkę. Z anioł, tu ta scena jest powtórzona, którą wcześniej już mogliśmy śledzić w dziesiątym rozdziale. Anioł stoi na morzu i na lądzie, czyli poselstwo, które ma do przekazania, poselstwo tej księgi, która jest otwarta, nazwanej książeczką, jest poselstwem dotyczącym. Całego globu ziemskiego, i wysp, i lądu stałego. Poselstwo ogólnoświatowe. Jan jest prorokiem, posłańcem Boga do Jego ludu, do Jego uczniów. Prorok zostaje zaproszony, aby wejść w doświadczenie z tym aniołem. Ma coś przeżyć, przeżyć po to, by lepiej poznać wartość poselstwa, jakie. Ta książeczka zawiera. Obraz staje się coraz bardziej interesujący i dynamiczny. Jan do tej pory tylko słyszał, obserwował, opisywał, a tutaj ma wejść już we współdziałanie z tym, co w tej wizji ogląda. Prorocy w Starym Testamencie otrzymywali podobne polecenia. Już czytaliśmy o Ezechielu. Ezechiel żyje w VI wieku przed naszą erą. Jan sprawozdaje: poszedłem tedy do Anioła i powiedziałem mu, by mi dał książeczkę. A on rzecze do mnie: weź i zjedz ją. Gorzkością napełni żołądek Twój, lecz w ustach Twoich będzie słodka jak miód. A więc prorok reaguje prorok odbiera tę książeczkę i dowiaduje się, zostaje uprzedzony, że gdy sięgnie po jej treści, gdy ją spożyje, tak jak spożywa się chleb, to odczuje radość, odczuje słodkość, a później gdy ten pokarm już go napełni, gdy zacznie żyć w oparciu o treści tej książeczki, odczuje Gorycz. Dotychczas Jan przekazywał słowa i poselstwa, oraz opisywał sceny i wydarzenia pokazane mu w wizjach. Jak wspomniałem przed chwilą, w tej wizji Jan zostaje zaangażowany do działania, do działania zgodnie z poleceniami, jakie usłyszy z nieba. Będzie pełnił rolę i zadania, jak to się działo w przypadku wielu proroków podczas otrzymywanych widzeń. Ezechiel czytamy w trzecim rozdziale, że spożył ten zwój. W rozdziale 24 tego proroka czytamy, że po śmierci własnej żony miał się zachowywać i zachowywał się w sposób nietypowy. A wszystko po to, by to głęboko przeżyć i zwrócić uwagę też narodu, który dziwił się będzie takiemu zachowaniu proroka, zwrócić uwagę na ich położenie, na ich odstępstwa, na czekające ich nieszczęścia. Innym razem, przez kilkaset dni prorok będzie, mówiąc w cudzym słowie, oblegał makietę Jerozolimy. Czwarty rozdział proroctwa Ezechiela nam to opisuje. Inny prorok, Jeremiasz. Zakładał sobie jarzma na szyję. Wszystko po to, by zobrazować losy narodów zniewolonych przez Babilon. To jest 27. rozdział Jeremiasza. Agabus, prorok nowotestamentowy, bierze pas Pawła apostoła, wiąże sobie ręce i nogi, aby zwrócić uwagę na uwięzienie apostoła. Zostało to opisane przez Łukasza w 21. rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich. Takich opisów wiele znajdujemy w całym Piśmie Świętym. Jan napisał: "Wziąłem więc książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w ustach moich jak słodki miód. A gdy ją zjadłem, żołądek mój był pełen gorzkości." A więc Jan przyjmuje tę książeczkę z ręki Anioła, spożywa jej zawartość, czuje tę słodycz w ustach i nieprzyjemną gorycz w swoich wnętrznościach. Słowo Boże Ewangelia zawsze niosą radość. Słowo to wlewa ukojenie, pokój do serca, do umysłu. Jest słodyczą dla każdego, kto zna Boga. Kto pragnie być blisko Niego, a Jan znał swojego Zbawiciela. Podobne wyznania złożył też Dawid w Psalmie 119, w wierszu 103. Dawid napisał: Słodsze jest słowo Twoje, niż miód dla ust moich i dla mojego podniebienia. Jan, rozkoszujący się słowem przekazu proroczego, jak miodem. Następnie doznaje Goryczy i zawodu. Wydawało się, że wszystko będzie gładko, wszystko będzie tak, jak myślałem, że będzie, i nagle te nieprzyjemne zdarzenia i doświadczenia. Jednak wszystko działo się dokładnie tak, jak to Chrystus zapowiedział, jak anioł powiedział Janowi. Dla Jana historia świata mimo wszystko trwała dłużej. Niżby na to oczekiwał, niż się tego spodziewał. Powtórne przyjście jego ukochanego pana Jezusa w jego pojęciu opóźniało się, jak gdyby Jezus zwlekał, nie chciał przyjść, odkładał to na inny czas. Bardzo podobne odczucia mieli chrześcijanie oczekujący na powrót Jezusa w połowie XIX wieku. Ich zrozumienie proroczych zapowiedzi z Księgi Daniela także dawały im słodką nadzieję na szybkie spotkanie z Panem w tamtym czasie. Dopiero po rozczarowaniu, 10 października 1844 roku, nawiązuje tu do tego ruchu milerowskiego, o którym już mówiliśmy na poprzednim spotkaniu. Wtedy dopiero na nowo zaczęli badać. Te same poselstwa czynili to z modlitwą, z głębokim przejęciem, pragnieniem zrozumienia, a doświadczenia, które przeżyli wcześniej, nastrajały ich do takiego podejścia do Słowa Bożego, i wtedy zaczęli rozumieć te wypowiedzi. Zrozumieli, że proroctwa doprowadzają do czasu końca. A nie do końca czasu. XIX-wieczni chrześcijanie, oczekujący na powrót Jezusa, doznali radości, smaku miodu, ale także goryczy. Przestrzeń czasowa pomiędzy wypełnieniem się studiowanych proroctw czasowych, czy i pół czasu, 1290 dni, czy 1335 dni, a także 2300 dni, czyli wieczorów i poranków, to była słodycz dla wierzących. Ale Chrystus, spodziewany przez nich w określonym czasie, nie przyszedł. Pojawiła się gorycz, gorycz zawodu i rozczarowania. Następnie dopiero doszło do pełniejszego zrozumienia prawdy, i otrzymali też. Nakaz ponownego jej głoszenia, zwiastowania ludziom. Ale to nie był pierwszy przypadek wtedy w XIX wieku, chociaż nam najbliższy czasowo. Uczniowie po ukrzyżowaniu Zbawiciela też byli rozgoryczeni, a przecież on im o tym mówił: przygotowywał ich na swoją okrutną śmierć, a po ukrzyżowaniu. Gdy spotyka się z dwoma z nich, idącymi do Emaus, co od nich słyszy? A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Jak gdyby nie rozmawiali na ten temat, to do nich nie docierało. Dopiero wtedy zaczął im um mówić i użył mocnych słów, o głupi! Leniwego serca, aby uwierzyć w to wszystko, co mówili prorocy. Oni znali te proroctwa, znali w teorii, ale on na podstawie faktów im je teraz dokumentował. I wiedzieli, nagle zrozumieli, w jakim momencie się znaleźli. Pierwsi chrześcijanie po rozmowie z Jezusem na temat jego powrotu, tej ostatniej już rozmowie, opisanej w Księdze Dziejów Apostolskich w pierwszym rozdziale, również mają na uwadze, gdy on mówi o zesłaniu Ducha Świętego i przygotowaniu ich do służby, oni mają na uwadze odnowę królestwa. I pytają go, to wtedy odnowisz królestwo Izraelowi? Chrystus mówi: Nie, wtedy rozpoczniecie swoją pracę. Przyjmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie moimi świadkami. Gdy Jerozolima została zniszczona w 70 roku naszej ery, gdy świątynia przestała istnieć, spłonęła, została rozgrabiona, to uczniowie, którzy słuchali tej odpowiedzi Jezusa Chrystusa na pytanie, kiedy, kiedy to się stanie i jaki będzie znak, Przyjścia twego i dokonania świata, mówili przecież wszystkie znaki się wypełniły. Dlaczego nie przyszedł? Co więcej, Jan na wyspie Patmos w tym dziesiątym rozdziale jest ukazany jako ten, który spożywa treści Słowa Bożego. Cieszy się nimi, są dla niego miodem, ale później przeżywa gorycz. Podobnie było z XIX-wiecznymi chrześcijanami, którzy oczekiwali na powrót Jezusa. Oni też poznali smak takiej samej goryczy, rozczarowania. Wszyscy ci wierzący, po gorzkich, a zarazem też wzmacniających ich wiarę doświadczeniach, które uwrażliwiały ich na potrzebę dokładnego czytania i studiowania Pisma Świętego. Z wielkim Bożym błogosławieństwem podejmowali dalszą działalność ewangelizacyjną. Znowu z wielkim zapałem głosili Ewangelię, ale już w pełnym rozumieniu prorostw, już w pełnym zrozumieniu, gdzie się znajdują, jakie znaczenie ma to, co przeżyli, co przed nimi jeszcze pozostało. Ewangelia będzie zwiastowana. Będzie zwiastowana aż do końca czasu, aż do powrotu naszego zbawiciela. Na te tematy rozmawialiśmy w poprzednich naszych spotkaniach. Podobnie było z Janem tam na wyspie Patmos. Musisz. Znowu prorokować. Prorokować o wielu ludach, narodach, językach i królach. Powiedziano mi: musisz. Ktoś by powiedział, to jest niemożliwe, że, że z przymusu mam głosić Ewangelię. Apostoł Paweł kiedyś powiedział, gdy głoszę Ewangelię, nie mam się czym chlubić, bo ta powinność na mnie. Spoczywa, ale biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. To musisz wynikało z wnętrza. Jan teraz, gdy zrozumiał proroctwa, nie mógł tego zatrzymać dla siebie. Podobnie w XIX-wiecznym rozczarowaniu. Po jego przejściu, po tych przykrych przeżyciach, oni wiedzieli, że nie mogą zamilczeć. Oni muszą znowu Prorokować. Muszą znowu przekazywać ludziom te proroctwa. Muszą znowu mówić z nimi o tym. Słowo o wielu ludach. Tutaj widzimy zaznaczone takim, takimi trzema literami epi. Jest to grecki wyraz, który znaczy o, albo przed, albo wobec, a nawet przeciwko. A więc musisz prorokować. Przed wieloma narodami, wobec tych narodów, ludów, języków i królów? Jaka jest treść, jaka jest zawartość tego poselstwa, które ma być zwiastowane? Odpowiedź znajdujemy w kontekście tego polecenia. I ten kontekst to są dwa pierwsze wiersze jedenastego rozdziału. O tym mówiliśmy na samym początku naszego spotkania. A więc należy powrócić do głoszonej Ewangelii. Jezus to zapowiedział też. Powiedział, gdy głoszona będzie Ewangelia, będzie głoszona na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy przyjdzie koniec. Tym razem Ewangelia ma być głoszona już w świetle właściwego zrozumienia proroctw, które się wypełniły które dotyczyły nadejścia czasu końca, a nie końca czasu, którego nikt nie zna i którego Bóg nie objawił żadnemu prorokowi. Jan, jako prorok i reprezentant Kościoła, będzie musiał znowu prorokować wobec wielu narodów, pokoleń, języków i królów, tam w tamtym czasie. Ale ta księga, którą napiszę, ona będzie świadectwem i tym prorokowaniem po wszystkie czasy aż do nas. A kiedy Jana już zabraknie fizycznie na tej ziemi, wtedy nadal lud Boga, lud odkupiony krwią Baranka, będzie nadal zwiastował Ewangelię. I tak po rozczarowaniu XIX-wiecznym, z nowym zapałem, ale i z pełnią zrozumienia, Czasu, w jakim się znajdujemy. Kościół Boży będzie zwiastował tę Ewangelię. Koniec czasu nadejdzie wtedy, kiedy dokona się tajemnica Boża. Pamiętamy, co to oznaczało? Kiedy Ewangelia będzie ogłoszona, kiedy zostanie zwiastowana już wszystkim narodom, wtedy też zatrąbi siódmy anioł. Rozdział jedenasty rzuca snop światła na przyczynę goryczy, wspomnianej w dziesiątym rozdziale. Goryczy, której doświadczali wierzący. Już w pierwszych wierszach jedenastego rozdziału zawarta jest treść poselstwa, jakie ma być głoszone. Podobnie jak w rozdziale dziesiątym, również rozdział jedenasty mieści się w szóstej trąbie. Pomiędzy zapowiedziami Daniela o czasie końca, a końcem czasu łaski. Zmierz świątynię, słyszy Jan. Czytamy w wierszu pierwszym jedenastego rozdziału. I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej, i powiedziano: Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, którzy się w niej modlą. Dano mi, kto mu dał tę czcinę? Te zagadnienia omawialiśmy w poprzedni na poprzednich spotkaniach. Bóg mu ją dał, posłaniec Boży, czcina to inaczej przymiar, i powiedziano: Znowu słyszy ten głos Wstań. O czym to świadczy? Ta gorycz, jaką przeżywał Jan, jak gdyby powaliła go na ziemię. I Bóg mówi: Podnieś się. Przestań rozpaczać, rozdzierać szaty. Zmierz świątynię Bożą. Co znaczy zmierzyć świątynię? Poznać? Dokonać ewaluacji, oceny? Co miał zmierzyć? Świątynię i ołtarz? I tych, którzy się modlą w niej, czyli w tej świątyni. Ciekawe sformułowania. Co to oznacza? Popatrzmy, rozumiemy te wszystkie słowa. Ale musimy szukać zrozumienia ich treści i sensu. W Apokalipsie spotykamy się też z mierzeniem miasta Nowego Jeruzalem, 21 rozdział wiersz 15. Tej wizji przyjrzymy się w odpowiednim czasie. Ale mierzenie oznacza dokładnie zapoznanie się z czymś, z czym mamy do czynienia. Starotestamentowym tłem dla tego polecenia może być, może stanowić wizja nowej świątyni opisanej przez proroka Ezechiela, która też była mierzona. Czytamy o tym w czterdziestym rozdziale księgi Ezechiela. Tekst mamy przed sobą. Zwróćmy uwagę na szczególnie pierwszy wiersz. W dwudziestym piątym roku naszego wygnania, w pierwszym miesiącu, dziesiątego dnia tego miesiąca, w czternastym roku po zdobyciu miasta, w tym właśnie dniu spoczęła na mnie ręka pana i przeniósł mnie tam, przeniósł mnie tam, a oto był tam mąż, który wyglądał tak, jakby był ze spiżu. Miał on w ręku lniany sznur i prędmierniczy, i stał w bramie. Mąż ten przemówił do mnie, synu człowieczy, patrz twoimi oczami, słuchaj twoimi uszami, zwróć uwagę na wszystko, co ci pokażę, gdyż sprowadzono cię tutaj, aby ci to pokazać. Zwiastuj domowi Izraelskiemu wszystko, co widzisz, a oto mur otaczał od zewnątrz świątynię dookoła i tak dalej, i następuje to mierzenie. Zwróćmy uwagę na ten wiersz zaznaczony tutaj kolorem. Mąż ten przemówił do mnie, Synu Człowieczy, patrz Twoimi oczami, słuchaj Twoimi uszami, zwróć uwagę na wszystko, co Ci pokażę. On będzie mierzył, mierzył tę świątynię. Zresztą w 40, aż do 48 rozdziału w proroctwie Ezechiela w tych treściach znajdujemy Opis nowej świątyni, nowego miasta, nowej rzeczywistości, jaka miała zaistnieć po niewoli babilońskiej, jeśli naród będzie wierny Bogu. Ale nas interesuje w tej chwili to, gdy mierzysz, to zwracaj uwagę na to wszystko, co się dzieje. Otwórz szeroko oczy, swój słuch nastaw na to, aby niczego nie uronić. Zwracaj baczną uwagę na to, co się dzieje. I zapowiedź: i zwiastuj domowi izraelskiemu wszystko, co widzisz. To, co zrozumiałeś, co zobaczyłeś, co usłyszałeś, nie jest tylko dla ciebie. Owszem, dla ciebie tak, ale przede wszystkim dla Kościoła mojego, dla ludu mojego, mówi Bóg. Rzecz charakterystyczna w pierwszym wierszu czytamy, kiedy to miało miejsce. Wspomniany jest pierwszy miesiąc i dziesiąty dzień tego miesiąca. Jest tu opisana historia, kalendarz uwzględniany, to jest kalendarz historyczny. Ale naród izraelski miał też kalendarz liturgiczny. I pierwszy miesiąc w kalendarzu, tym powiedzielibyśmy świeckim, tym powszednim, to był siódmy miesiąc. Miesiąc Tiszri, kalendarza liturgicznego, kalendarza świątynnego, związanego z obrzędami świątynnymi, ze świętami, z uroczystościami. A więc w tym miesiącu Tishri, dziesiątego tego dnia, pamiętacie co było? To był Yom Kippur. To był Dzień Pojednania, Dzień Oczyszczenia, Dzień Sądu. Z bardzo ważny szczegół. A obrazy mierzenia świątyni tutaj i mierzenia, do którego zachęcany jest Jan, piszący Apokalipsę, są łudząco do siebie podobne, gdy się wczytamy w tę treść. W dziesiątym dniu siódmego miesiąca, dziesiątego Tiszy, kapłan, jak czytamy w trzeciej księdze Mojżeszowej, czyli księdze kapłańskiej w szesnastym rozdziale, Wiersz 33. Dokona przebłagania nad przenajświętszym miejscem świątyni, nad namiotem zgromadzenia i ołtarzem. Dokona też przebłagania za kapłanów i za cały lud, za całe zgromadzenie. W jedenastym rozdziale Apokalipsy w wierszu pierwszym chodzi o podobne rzeczywistości i podobne zachowania Jana. Spójrzmy ponownie na tę treść z Apokalipsy. Wymienione zostały te same trzy elementy. Świątynia, ołtarz, lud. To samo, czym zajmował się i co oczyszczał i co poświęcał arcykapłan, jak to czytaliśmy w księdze kapłańskiej w 16 rozdziale i wierszu 33. Tekst, który zacytowałem. Za chwilę zobaczymy go też na ekranie. Prorok Ezechiel otrzymuje też wizję świątyni przyszłości. Zapoznawany jest z nią, zapoznawany z warunkami jej istnienia. W 43 rozdziale proroctwa Ezechiela możemy przeczytać. Wiersze 6 do dziesiątego. I usłyszałem kogoś mówiącego do mnie ze świątyni, podczas gdy mąż stał obok mnie i rzekł do mnie, Synu człowieczy, oto miejsce mojego tronu, miejsce podnóżka moich nóg, gdzie na zawsze zamieszkam wśród synów izraelskich. Już Nigdy dom izraelski, ani oni, ani ich królowie nie będą bezczyścili świętego mojego imienia przez swoje przetaczeństwo i zwłoki swych królów, gdy umrą. Gdy więc teraz oddalą ode mnie swoje bałwochwalstwo i zwłoki swych królów, zamieszkam wśród nich na wieki. A Ty, synu człowieczy, Opisz domowi izraelskiemu świątynię, jej wygląd, jej plan, aby się wstydzili swoich przewinień. Niesamowity to obraz życzyłbym sobie, abyśmy kiedyś mieli czas i zajęli się tak dogłębnie tymi wizjami Ezechiela, ale przyczyną niewoli babilońskiej było między innymi zbezczeszczenie świątyni do tego stopnia, że Rozdział jedenasty Ezechiela opisuje nam, jak Bóg musiał opuścić świątynię. Ósmy rozdział tego samego proroctwa mówił, jak straszne bałwochwalstwo znalazło swoje miejsce i to poczesne miejsce nie tylko w świątyni fizycznie, ale w sercach przywódców narodu izraelskiego. I tutaj, mówiąc o świątyni przyszłości, po niewoli babilońskiej. Mówi, ale teraz, gdy oddalą ode mnie swoje bałwochwalstwo, i tak dalej, i tak dalej, wróci wszystko na swoje miejsce. Świątynia znowu będzie wspaniała. I Jan ma polecenie, aby powiadomić cały lud Boży odnośnie Bożego planu w świątyni. I to wszystko, co widział i co słyszał, i to całe mierzenie i znaczenie tego miał przekazać narodowi. Izraelskiemu. A więc wróćmy do tego tekstu Apokalipsa 11.1. Dano mi trzcinę podobną do Laski mierniczej i powiedziano wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, którzy się w niej modlą. Inaczej zapoznaj się ze świątynią. Zrozum, zrozumiej, ogarnij, oceń to, co Ci pokazuje. Dlaczego przyszło to rozgoryczenie? Ziemia ta nie jest świątynią, a wtedy w XIX wieku tak uważano. Dlatego skojarzono powtórne przyjście i oczyszczenie świątyni, że to jest przyjście na tę Ziemię, oczyszczenie tej Ziemi. Nie ma świątyni z ołtarzem na tej Ziemi. A gdzie jest Boża Świątynia? O tym za chwilę. Ale zmierz też ołtarz. Zrozum, kto jest pośrednikiem, gdzie sprawowane jest pośrednictwo, gdzie sprawowana jest orędownicza kapłańska służba Jezusa Chrystusa. Zwróć uwagę na tych, którzy udają się ze swymi grzechami i wyznają w modlitwach je Chrystusowi nie tutaj na tej ziemi, do konfesjonałów, ale Chrystusowi bezpośrednio. Zmierz tych. Oceń, zauważ prawdziwych chwalców bożych. Kiedyś Chrystus na ten temat rozmawiał z Samarytanką i powiedział jej, że nadchodzi godzina. Uwierz mi, że ani na tej górze tam był spór o to, czy na górze Garizm w Samarii, czy na górze Moria w Jerozolimie, świątynia. To prawdziwa świątynia. Mówi, ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali Ojcu już chwały. Wobec tego, gdzie i jak, gdzie jest ta świątynia, ponawiamy to pytanie. W objawieniu w jedenastym rozdziale, pierwszych dwóch wierszach. Mowa jest o odnowie prawdy, o niebieskiej świątyni. I dzieje się to w kontekście już wypełnionych proroctw dotyczących czasu końca. Czyli dotyczy to ostatniej fazy, fazy sądu poprzedzającego powrót Jezusa. Jom Kippur to dzień oczyszczenia, dzień sądu. Prawdziwa świątynia Boża jest w niebie. O tym Apokalipsa nam wyraźnie mówi. W rozdziale jedenastym, w rozdziale piętnastym później o tym czytamy w liście do hebrajczyków. Prawdziwy ołtarz, o którym wspomniano tutaj w Apokalipsie, znajduje się tam, gdzie Jezus Chrystus oręduje za swoimi dziećmi. Jedynym pośrednikiem i kapłanem w świątyni jest tylko Jezus Chrystus. W liście do hebrajczyków w ósmym rozdziale od pierwszego do szóstego tekstu możemy to przeczytać. Arka, przymierza, dekalog ukazane są w tej świątyni wizji janowej w jedenastym rozdziale wierszu dziewiętnastym. O tym już mówiliśmy, aczkolwiek do tej myśli jeszcze powrócimy. W dniu pojednania arcykapłan dokona przebłagania nad przenajświętszym miejscem świątyni, nad namiotem zgromadzenia, ołtarzem i dokona też przebłagania za kapłanów i za cały lud zgromadzenia. Gdy porównamy te teksty z trzeciej Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Wyjścia, 16 rozdział wiersz 33, z listem do Hebrajczyków, z dziewiątym rozdziałem wierszami od 22 do 24 wtedy mamy ten pełen obraz. Te same trzy elementy świątynia, ołtarz i lud mają być zmierzone, przeegzaminowane, ocenione, przyjęte takimi, jakimi są, i przywrócone do służby i rozpoznane jako te miejsca. I te rzeczywistości, które niosą nam zbawienie. Na temat tej niebieskiej świątyni Jezus, jak mówiliśmy, rozmawiał już z Samarytanką, ale o tej samej świątyni, jako o jedynej, w pełni wystarczającej dla wszystkich grzeszników ofierze, jaką złożył nasz baranek Boży, Jezus Chrystus, a także o oczyszczeniu. Czytamy także w liście do Hebrajczyków, w tych tekstach, które mamy tutaj na ekranie w dziewiątym rozdziale. Według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia Rzeczy Niebieskiej były oczyszczane tymi sposobami, jak to w Księdze. Kapłańskiej zostało napisane w tekście na dole tutaj na granatowo zaznaczonym. Ale same rzeczy niebiańskie lepszymi ofiarami aniżeli te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Prorok Daniel otrzymał wizję odnoszącą się do odnowienia tej prawdy o tej świątyni. W dziewiątym rozdziale proroctwa możemy przeczytać te słowa, mamy je na ekranie. Jak długo zachowuje ważność widzenie dotyczące stałej, codziennej ofiary przestępstwa, pustoszenia, zbezczeszczenia świątyni i deptania prześlicznej ziemi. I odpowiedział mu, aż do 2300 wieczorów i poranków, potem świątynia znowu wróci do swojego prawa. To było między innymi proroctwo, które badali XIX wieczni chrześcijanie. Proroctwo zapowiadało odnowę, a także rozpoczęcie ostatniej fazy służby Jezusa w niebieskiej świątyni. Zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz, słyszy Jan. Wracamy do tekstu. I nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez 42 miesiące. Zewnętrzny przedsionek. Co to jest? Przedsionek, który nie ma być mierzony. Przedsionek, który oddany został poganom. Gdy porównamy to z Ewangelią Łukasza, 21 rozdziałem, pierwszym, 24, to dowiadujemy się, Również o tym bezszestrzeniu tych miejsc, które kiedyś były na tej ziemi. Poganie mieli tratować to miasto 42 miesiące. To przeźrocze ukazuje nam szkic, makietę, plan rozmieszczenia sprzętów w świątyni ziemskiej. Ten na żółto, na pomarańczowo zaznaczony prostokąt to był ten przedsionek. Tam stał ołtarz całopalny. Tam stało również to naczynie z wodą, i to symbolizowało naszą ziemię. A więc proroctwo, jak gdyby prowadzi nas w tę stronę, nie zajmij się już tym, co było kiedyś na tej ziemi, zajmij się tym, co teraz jest w niebie. Pojęcie świątyni to wieloznaczne pojęcie określenie. Namiot, świątynia Salomona, świątynia Zorobabela, te ziemskie rzeczy, które były lekcją poglądową na plan zbawienia, to świątynia w niebie, o której czytamy już w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie, ale także to Bóg, to Jezus Chrystus, nawet wtedy, gdy był na tej ziemi. To Bóg i baranek, o czym czytamy w XXI rozdziale Apokalipsy. Ale też to Kościół Boży na ziemi, to poszczególny wierzący, to Jego ciało. To wszystko jest określone mianem świątyni, dlatego że świątynia jest zawsze tam, gdzie znajduje się Bóg. Bóg w życiu wierzącego, Bóg w życiu Kościoła to jest ten ideał, do którego Bóg chce nas przywrócić. Ideał, którego lekcją poglądową była świątynia starotestamentowa, a którego rzeczywistością jest służba Chrystusa w niebieskiej świątyni jako najwyższego kapłana. Poprzez tę służbę tak wiele rzeczy musi być odbudowane, odnowione, przywrócone, pojednane, oczyszczone. Autorytet Boga we wszechświecie. Musi być przywrócony do należnej mu czci, panowanie Boga w człowieku, społeczność ludzi wierzących między sobą. To dotyczy reformy życia, społeczności wierzących, czyli Kościoła, reformy zdrowia w tej świątyni ciała, o której Paweł pisał w listach do Koryntian, i reforma wreszcie w odniesieniu do misji. I do treści zwiastowania prawdziwej, wiecznej Ewangelii. Spróbujmy wyciągnąć z tego naszego studium kilka takich lekcji dla ducha. Zwłoka jest bolesna, ale to nie oznacza, że następuje poza kontrolą Boga. Wszystko to co się obecnie dzieje nie jest dla niego niczym zaskakującym nawet w naszym osobistym doświadczeniu w naszym życiu on o tym wszystkim już wiedział on to przewidział w odniesieniu do rozczarowań które dotknęły wielu ludzi na przestrzeni wieków Bóg je też przewidział a nawet zapowiedział w proroctwach Ostatnie zwiastowanie Ewangelii napotka na opozycję. Dobrze o tym wiedzieć, gdy rozmawiamy z ludźmi o Bogu i nie chcą słuchać. To może być gorzkim doświadczeniem dla ludzi wierzących, ale pamiętajmy, że Jezus Chrystus odnosi triumf w każdym szczerym sercu. Kształt przesłania ewangelicznego będzie szczególny oraz Dopasowany do okoliczności i potrzeb. Nie będzie to w czasie końca jakaś nowa, wcześniej nieznana Ewangelia. To jest ta sama Ewangelia wieczna, niezmienna, przeznaczona jednak i skierowana do człowieka żyjącego w tych końcowych dniach historii świata. Smutne to, lecz zwiastowanie Ewangelii w tym czasie i okolicznościach podzieli chrześcijan. Chrześcijan, którzy obecnie przyznają się do Boga, ale nieraz jest to bardzo formalne. Jest to przykre, że na tej ziemi jest wielu ludzi wyznających wiarę, którzy w godzinie sądu Bożego pozostaną poza obrębem wszystkich, którzy przyjmują, prawdziwie przyjmują Boże błogosławieństwa. Ewangelia jest wielkim błogosławieństwem, ale też wielkim wyzwaniem do zmiany naszego Dotychczasowego, starego trybu życia. Warto zapamiętać to, co Paweł pisał, warto zapamiętać to, co mówił Chrystus. Przeczytajmy te słowa pana Jezusa. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły na ów dom. Ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. Tak, Ewangelia niesie słodycz, ale nieraz, gdy nie jesteśmy zbyt dobrze zapoznani z Bożą Wolą, może przynieść gorycz, a nawet wtedy, gdy znamy wolę Bożą. I chcemy przekazać tę Ewangelię, to może sprawiać nam wiele bólu, gdy ludzie ją odrzucają. Ale ostoimy się, bo stoimy na mocnym gruncie, na skale, na Jezusie Chrystusie. Natomiast każdy, kto słucha tych słów moich, powiedział Jezus, lecz nie wykonuje ich, Przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował dom swój na piasku. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły na ów dom i runą, a upadek jego był wielki. Niech nas Bóg zachowa od takiego losu. Drogi Zbawicielu i Boże nasz, dziękujemy Ci za to niełatwe studium, ale jakże głębokie. Jakże przystające do naszego życia, dopomóż, abyśmy umieli cieszyć się Twoją Ewangelią, ale gdy z uwagi na kroczenie Twoją drogą spotkamy się z różnymi trudnymi sytuacjami, chroń nas, wzmacniaj, buduj naszą wiarę, naucz nas w chwilach trudnych, niebezpiecznych, w chwilach doświadczeń, lgnąć do Twojego Słowa, a gdy je zrozumiemy, Podnieś nas na nowo, i daj, abyśmy mogli nadal Tobie służyć. Tego pragniemy i w imieniu Jezusa Chrystusa o to prosimy. Amen. Dziękuję Wam za udział w dzisiejszym spotkaniu. Do usłyszenia. Kolejne spotkanie będzie nosiło tytuł Tożsamość dwóch świadków. Czytajmy w dalszym ciągu ten jedenasty rozdział, aby przygotować się na to kolejne spotkanie. Niech Bóg ma Was w swojej świętej opiece, trwajmy przy Nim w chwilach dobrych i złych, zawsze.